Z najodleglejszych zakątków Polski, w czas, który dotąd poszukiwacze uznawali za jałowy, ceniąc sobie każdą minutę krótkiego zimowego dnia, wyruszają ekipy współpracujące z nami w ramach dwóch wielkich projektów. Niby odległych, a jakże bliskich. Pierwszy z pamięcią lotniczego września w tytule. Każde ze 100 miejsc, gdzie polskie bojowe maszyny spotkały się w dramatycznych okolicznościach z ziemią, chcemy przeszukać. Każdą cząstkę z należnym szacunkiem z ziemi podnieść. To, czego jeszcze dotąd świadkowie nie mieli okazji opowiedzieć publicznie, zapisać. Tam powstało znowu takie lotnisko polowe, Zasadzka. Naprzeciwko tam w tym lesie chowali samoloty. Drugi projekt opisujemy skrótowo jako projekt 63. Tu bezpośrednich świadków już nie ma, tylko pokoleniowe echo. Komuna, wiedząc jak skutecznym patriotycznym paliwem jest powstańcza legenda, niszczyła ją gdzie mogła i jak mogła. Z setek miejsc pamięci pozostała znikoma garstka. Tu prąd czasu wyjątkowo silny i walka z nim wyjątkowo trudna. Tutaj było wejście, o! Tu? W tym miejscu, tutaj. Pod spodem? Tutaj było pod spodem, tak. Tutaj było. I co pan tam widział w środku? No trumny tutaj może jakby odkrył, to by jeszcze by zobaczył nam. Bo to zawalone, no, zawalone. Dopiero teraz, kiedy wojskowe służby informacyjne definitywnie przestały istnieć, ich ofiary, nieliczne, które dotrwały do naszych dni, decydują się mówić. Są wśród nich także dzieci wyrwane ze szkolnych ławek. Takiej opowieści posłuchamy dzisiaj. Każdy chciał tej Polski. Wolnej i niepodległej. Myśmy jej też chcieli, a widzieliśmy, co się dzieje. Najpierw w GPS-a wpisujemy miejscowość Łask, a w machinę czasu datę 2 września 1939 roku. Takie oto piękne prezenty otrzymujemy w darze od zimy, wyruszając na poszukiwania wtedy, kiedy inni uważają, że ruszanie się spod pierzyny to najgorszy z możliwych pomysłów. Wyruszyliśmy dosyć daleko, bo aż pod Łódź zaprowadziła do nas tutaj dramatyczna historia jednego myśliwca. Historia samolotu P-11 i jego pilota. Czasem z zawstydzeniem stwierdzamy, jak niewiele zostało szczegółów biograficznych opisujących naszych bohaterów. Tak jest i w tym przypadku. Piotr Ruszel, rocznik 1918, rówieśnik II Rzeczpospolitej, urodzony w Stanisławowie. Zafascynowany od dziecka lotnictwem, wywalczył sobie miejsce w Szkole Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie. W annałach szkoły zapisano 12. promocja, przydział do 6. pułku lotniczego we Lwowie. 161. Eskadra Myśliwska. Dziś nie chce się wierzyć, że stąpamy po terenie polowego lotniska. Tak, to było jedno z lotnisk polowych. Właściwie to lądowisko spełniało rolę zasadzki powietrznej, gdzie samoloty eskadry z lotniska bazowego w łódzkim Widzewie przylatywały tutaj wieczorem, tudzież nad ranem. I oczekiwały na samoloty nadlatujące. Pomyślałem się, że na skraju gdzieś tego starego lasu musiały mieć swoje stanowiska. Tak, stojanki znajdowały się w starym lesie, w starej części tego lasu, przy torze kolejowym, który biegnie tutaj z Łodzi w kierunku dalej na Sieradz i Wrocław. I tutaj właśnie w tym lesie były stojanki. I start alarmowy odbywał się kiedy? W momencie własnej obserwacji, tak. Czy na sygnał radiowy? W momencie własnej obserwacji, dlatego że tutaj
prostej linii na południowy zachód była niedaleko granica, właściwie gdzieś około 60 km w Praszce i dalej później w Wieluniu. Także samoloty tutaj od strony Oleśnicy, szczególnie właśnie z lotniska Oleśnica, nadlatywały w kierunku na Łódź i na Warszawę. Nad sposobem użycia lotnictwa we wrześniu zawisł cień podobnej filozofii sztabowej, jaki zdecydował o sposobach użycia broni pancernej. Wyznaczono im charakter wspierający i pomocniczy w stosunku do królowej broni, piechoty. Kompanie i eskadry rozparcelowano po armiach i siłą rzeczy skazano na permanentną defensywę, wbrew ich wojennej naturze. września od rana startowały samoloty, a o godzinie 9 wystartował klucz, w którym znalazł się bohater naszej opowieści, podporucznik Piotr Ruszel. Co prawda w literaturze uporczywie powtarza się podchorąży, ale przypomnijmy, tak. Wszyscy podchorążowie, czyli ci, którzy ukończyli szkołę lotniczą, w momencie wybuchu wojny otrzymywali awans o jeden stopień. Czyli podporucznik Piotr Ruszel wzbił się w powietrze, lecąc w kierunku na Łódź. Tam nad Łodzią wywiązała się walka z niemieckimi samolotami Messerschmitt. Messerschmitt 109, Messerschmitt 110. A w czasie tej walki ten samolot został niestety uszkodzony. I po zakończeniu tej pierwszej fazy walki skierował się tutaj ponownie na to lotnisko, z którego rozpoczął swój lot. Prawdopodobnie pilot był ranny w tej walce, którą stoczył tam nad Łodzią. Ta walka rozegrała się dokładnie nad samym dworcem Łódź Kaliska. No i próbował tutaj wylądować. Uderzył tam, gdzie w tej chwili ta ruchliwa droga. Wbił się w ten las. Dziś zaprosiliśmy ogromną grupę poszukiwaczy, jak zawsze. Przyjadą koledzy ze Śląska, przyjadą koledzy z Piotrkowa Trybunalskiego, z Krakowa, z Warszawy. Także ten las w sumie niewielki będziemy w stanie dokładnie przeszukać, bowiem bardzo chciałbym, żeby te fragmenty, które w ziemi jeszcze zostały, wydobyć, tym bardziej, że mamy pewne zobowiązania. Obiecaliśmy pilotom, którzy dziś startują z większego niż to polowego lotniska, na pamiątkę do sali tradycji fragmenty. Tak, tutaj niedaleko, nieopodal jest lotnisko 32. Bazy Lotniczej, która lada dzień będzie latała na samolotach F-16 i naszym kolegom. I dobrze mieć świadomość korzeni. To jest piękny dowód na pamięć, która jest pewnym standardem w tych stronach. Wszystkie te miejsca zostały albo w jakiś sposób zaznaczone trwałymi znakami, albo bardzo mocno w pamięci lokalnej świąta. Jaka jest duża siła tego lotniczego pamiętania? No pamiętają tutaj ludzie, właśnie też to miejsce jest takim kolejnym dowodem. A rozmawialiśmy tutaj z miejscowym sołtysem, który właśnie z którego inicjatywy postawiono ten krzyż i tą tablicę. Został tutaj jakiś dokładny namiar co do miejsca, w którym ten samolot uderzył. No panie dyrektorze, ja tego nie widziałem, tylko tak z opowieści starszych ludzi na tego, co mówili, to że samolot ten od tej strony on tutaj już bardzo nisko, szos była tak jak jest, tylko że była wąska, bo to była kostka. Przez tą szos przeleciał. No i tu drzewa były, to już nie te, bo to były te stare drzewa i został już na tych drzewach. To trudne miejsce do poszukiwań. Pojedynczy, niewielki las w terenach gęsto zamieszkanych. Historycznie spełniał rolę najbliższego śmietnika. I choć na powierzchni tego nie widać, to pod mchem jest już zupełnie inaczej. Okrzyk "Chodźcie!" tutaj, gdzie jest kamera, rozlega się dziś bardzo rzadko. Panie Piotrze, co pan trzyma w ręku? Podkowa, na szczęście tak powinno zaczynać się każde poszukiwanie. Co prawda złamana podkowa,
Panie Piotrze, pan bardzo niestrudzenie zajmuje się tą pamięcią lotniczą. Dostałem od pana kilkadziesiąt zeszycików wydanych własnym sumptem. Tak? A to jest właśnie biblioteka. To jest część. Niesamowite. To jest część tej gazety. To jest właśnie ta niezwykła lokalna siła pamiętania. Spójrz, Wojtuch, ile trzeba mieć ognia i potrzeby wewnętrznej, aby wydawać. Ile to lat pan wydaje? Ponad 10 lat. Okazało się ponad 300 biletynów. No różnie, bo to w miesiącu nieraz po 5-10 biletynów, nieraz po 2-3, ale przeważnie po 2-3 biletyny. Razem tutaj kolega Włodek Wawrzycki pomaga też. I oczywiście tym miejscem i historią Piotra Ruszela pan się zajmował. Jest, tak, dokładnie. O, to jest bohater naszej opowieści, spójrzmy. Mamy jeszcze kilka zdjęć, a to ze szkoły dęblińskiej. Tam się pojawia w tej opowieści o tym zdarzeniu historia o oderwaniu silnika, tak, prawda? Silnik 800 metrów, tak, wypadowkowy. To jest sprawozdanie z działalności bojowej tego dywizjonu w Londynie, w aktach się znajduje ten meldunek. To są dwie relacje i w tej sprawozdaniu o tej działalności tego dywizjonu jest relacja, która mówi o tym, że został zestrzelony przez własną artylerię. Opowieść o zestrzeleniu przez własną artylerię przeciwlotniczą na tyle gęsto powtarza się w opisach losów naszych wrześniowych samolotów, że zaczyna budzić podejrzenie, czy oto tam, gdzie rzeczywista wiedza o zdarzeniu nie istniała, nie zastępowano ją takim łatwym wytłumaczeniem. Kilkakrotnie udało nam się sprostować historyczny fałsz. Tak było nad mostem w Puławach, gdzie literatura odnotowała 3 takie bratobójcze zestrzelenia. A niemieckie źródła nie dość, że zdarzenie przeniosły za Wisłę, to zrelacjonowały dramatyczną i bohaterską walkę. Jak było tutaj? Zwalcowany kociołem. To jest to, na co czekaliśmy. Aluminiowa blaszka. Dopóki nie pojawią się nity, nie mamy pewności, że to z P11, ale bardzo możliwe. Ach, to jest więcej takich rzeczy. Obudowa chyba albo kondensatora, albo jakiejś cewki od radiostacji. I to w tym promieniu to wszystko było. Tak. Ja myślę, że los dla ciebie jest szczególny. Podróżujesz na nasze wykopaliska setki kilometrów, aż daleko ze Śląska. No ale los ci sprzyja. No jak widać. W Butówku wykopałeś celownik bombowy z Łosia. Piękny. A tutaj jako pierwszy trafiłeś na miejsce, gdzie są fragmenty, które mogą być fragmentami lotniczymi. Pamięć lokalna przesuwa to zdarzenie. Już pojawiły się wątpliwości. To zawsze jest tak samo. Na początku jest jednoznacznie. Tutaj i koniec. Ludzie po prostu utożsamili sobie miejsce katastrofy z tym krzyżem. To wzrosło w świadomość. Kiedy się okazało, że po 3 godzinach szukania nie ma tam żadnej blaszki, pojawiły się wątpliwości i pojawiły się relacje przesuwające, a to do drugiego, a to do trzeciego okopu. Trzeba powiedzieć, że potem ten teren stanowił punkt oporu Niemców. W 1944 roku rzeźba tego lasu bardzo się zmieniła. Liczę dalej na twoje trzeba szczęście. Trzeba weryfikować to, co mówię, dokładnie. Pojawiają się coraz nowi świadkowie, aż wreszcie, jak to zwykle bywa w dobrej dramaturgii, na koniec zjawia się świadek najbardziej kompetentny. Pan widział to zdarzenie. No, jak coś do niego strzelali, to nie widziałem. Natomiast tylko jak zabisz na tym. Niech pan nam opowie. Więc tego dnia miałem zajęcie na stacji tu kolejowej. Taką służbę zasadniczą pełniłem przy rozładunku. I wracałem rowerem, to ten samolot tu na tym drzewie wisiał. Na koronie się zatrzymał? No nisko, bo on już nad samą ziemią. Więc już karabin maszynowy mu tutaj z tej jednostki, która tu była,
wymontowali. No i jego tam już, tego żołnierza, tego pilota zabrali. Ten złom leżał, no ktoś się zainteresował i dwa płaty przeniesione zostały do gospodarstwa tutaj tego dziedzica, do Ruchowa. I tam przy gospodarstwie, przy magazynie długi czas były. Tam później z tych blach coś tam porobiono po wojnie. Także ten wrak długo tu był. Niemcy... To może pan nam jeszcze precyzyjnie pokaże miejsce, w którym to się zdarzyło. No tu. To tu. Na tym drzewie. No na tym drzewie, no. Dziękujemy bardzo panu za tą relację. Nasz sprzęt jest fenomenalny. Potrafimy znaleźć wszystko, co jest w ziemi, w wodzie, ale coś, co zawisło na drzewie, jest dla nas nieosiągalne. No to na gałęziach nie. Ale powiem panu, że jak to rozciągano, być może gdzieś tu z trawy wyciągniemy jeszcze jakąś blaszkę. Jesteśmy bardzo uparci. Dziś powrócimy z pustymi plecakami, ale nie z poczuciem przegranej. Zmierzyliśmy się z tajemnicą lasu pod Łaskiem. Poszerzyliśmy naszą wspólną wiedzę o nieznane szczegóły. A co najważniejsze, poznaliśmy wspaniałych lokalnych strażników pamięci. Z różnych środowisk i różnych pokoleń. Metoda poszukiwań miejsc pamięci z powstania styczniowego u nas jest niezwykle prosta. Otóż bierzemy zwykle do ręki dzieło, znakomite dzieło Stanisława Zielińskiego, wydane w 1913 roku w Rapperswilu w dalekiej Szwajcarii i studiujemy miejsca powstańczych bitew. Zwykle udajemy się tam do tych wiosek, przysiłków, osad i pytamy, co wiedzą ludzie. Bywa tak, że obok jest również zapis odnośnie ofiar jednej, drugiej bitwy czy potyczki. Tak było w przypadku Kumowa. Rzecz zdarzyła się w końcowej fazie powstania. Był 17 dzień lutego 1864 roku, kiedy właśnie na tych nieodległych polach zetknęły się dwie grupy. Grupa konna Rokitnickiego i pół seciny kozaków Gniłogrybowa. W tej bitwie powstańcy utracili 7 ludzi, 2 dostało się do niewoli, 5 było rannych. Postanowiliśmy przyjechać tutaj w tą okolicę i rozpytać. Otóż ślady zaprowadziły nas do Sielca, a konkretnie do kaplicy cmentarnej. Jak zawsze w naszych poszukiwaniach pomocny nam Stanisław Gołub, archeolog, ale czasem i historyk, badacz. Czy ta kaplica na cmentarzu unickim czy prawosławnym, jak gdzieś jest zapisane, jest odnotowana w spisach zabytków? Tak, jest nie wpisana do rejestru zabytków, bo funkcjonowała do tej pory jako kaplica prawosławna. W księgach parafialnych w Kumowie odnotowano i tutaj pochowano poległych w bitwie pod Kumowem, ba, że chowano tutaj również rannych, którzy pomarli w szpitalu w Sielcu. Jest to możliwe, bo znalazłem w dokumentach, jest to przedrukowane zdjęcie delegatury Urzędu Konserwatorskiego w Chełmie, jak wyglądała przed wojną ta cerkiew unicka i faktycznie jej rozmiary i położenie wskazują, że tutaj mogły być krypty. Po ziemiach mogły być krypty, tak, grobowe. Grobowe powstańców. Zasięgniemy języka u tych, którzy mieszkają najbliżej. Możemy pana poprosić? Dzień dobry. Interesują nas powstańcze historie. Zapisano, że tutaj pochowano powstańców. Tam teraz, ja wiem, tam byli trumny za mnie, jak ja te nastały. Może pan z nami podejść, pokazać, ale... że to trumny były? Bo w zapisach było tak, że były 2 trumny metalowe, oficerskie. Byli, tak, 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 tak. Byli. Bo teraz tam ruchowina, tak jest. Strasznie to zrujnowane, aż smutno. Nikt tu nie przyjeżdża, nie opiekuje się tym? Nie, teraz nie. Temu parę lat to przyjeżdżali, a teraz te starsze wymarli, a te młode to oni już tak. I tu pod spodem były krypty. Tak, tutaj było wejście, o. Tu. W tym miejscu, tutaj. Pod spodem? Tutaj było pod spodem, tak, tutaj było. I co pan tam widział w środku? No trumny to może, jakby odkrył, to by jeszcze by zobaczył nawet.
zabytku. Stanisław, mam prośbę. Możesz wystąpić z oficjalnym pismem do konserwatora zabytku. Oczywiście, na podstawie tego śladu archiwalnego, że byli tu pochowani powstańcy i sam obiekt jest wcześniejszy, wystąpię z takim pismem i zainteresuję też władze lokalne, które, jak wiem, interesują się tradycją tej ziemi. W tej chwili w Zamościu. Te zamojskie koszary to miejsce, gdzie znajdowało się po 1944 roku dowództwo 3 Dywizji Piechoty, przed wojną zwanej 3 Dywizją Piechoty Legionów. I tutaj praktycznie od początku działała regularna konspiracja. Były niezwykle silne i trwałe związki z zamojskim podziemiem, bo i Armię Krajową, i potem WiN tworzyli ci sami ludzie, którzy kształcili się kiedyś w tych koszarach, uczyli się sztuki wojowania. I nic dziwnego, że po 1944 roku te związki wcale się nie zmieniły. Z jednostki wyjeżdżały do lasu samochody z amunicją, a w czasie słynnej akcji na więzienie, w razie kontrakcji UB, po stronie podziemia miało włączyć się wojsko. W Hrubieszowie płonął gmach bezpieki, wojsko pozostało w koszarach. Sprawiedliwość historyczna wymaga podjęcia nad tymi tematami badań. My zajmiemy się losami ucznia zamojskiego gimnazjum, syna zasłużonego oficera, rozpracowującego komórkę informacji wojskowej w sztabie 3 Dywizji. Przede wszystkim rozpracowywaliśmy UB zamojskie, a ja informację dywizyjną. Po prostu chodziliśmy nieraz jak anioł stróż za takim panem po cywilnym ubranym, gdzie on szedł i tak dalej. To jedno, drugie. Pilnowaliśmy niektórych mieszkań, na przykład Kołatusza na podcieniu przy Bazyliańskiej na górze, kiedy odbywały się tam odprawy. Myśmy stali, ale już zbrojno wtedy, byśmy stali w bramach. Każdy chciał tej Polski wolnej i niepodległej. Myśmy jej też chcieli, a widzieliśmy, co się dzieje. Proszę pana, myśmy obserwowali, jak przewożono, wyprowadzano najpierw z UB Zamościa na samochody, a później wywożono albo goniono na piechotę ludzi pokrwawionych, pobitych, zmaltretowanych i tak dalej. Wiedzieliśmy, kim są ci ludzie. Więc czyż można było spokojnie na to patrzeć? Nie. W czasie pierwszej okupacji niemieckiej, w tym gmachu Akademii Zamojskiej mieściły się koszary żandarmerii, a po 1944 roku, już we wrześniu, wróciła tutaj młodzież. Do ławki szkolnej wrócił również nasz bohater. Siedzę w gimnazjum na lekcji historii. Wykłady prowadzi profesor Kuna. Bardzo zacny człowiek, który nigdy nie używał podręcznika, tylko wykładał historię z głowy. I w pewnej chwili ja tutaj słucham jego wykładu, ale kręcę się na tym. Siedziałem w pierwszej ławce z Jasiem Kowalczukiem, tutaj z Bundesa i kręcę się, nie mogę sobie jakoś nic, prawie że nie słyszę z tego wykładu. Tak minął mnie raz, drugi, trzeci, w końcu mówię tak, słuchaj, co ci jest? No ja mówię, panie profesorze, wie pan co, ja mam takie przeczucie, że coś się złego stało w domu. Ulica Grecka w Zamościu. Tu po 1944 roku znalazły swoje miejsce instytucje wojskowe. W budynku numer 4 mieściła się Wojskowa Komenda Uzupełnień, zwana również Rejonową Komendą Uzupełnień. Tu też na piętrze mieszkały rodziny wojskowych, w tym rodzina państwa Sitków. Przychodzę, mieszkaliśmy w RKU, patrzę, koło budynku stoi elegancka, czarna limuzyna, taka poniemiecka, Opel chyba,
idę po schodach, bo musimy mieszkać na piętrze, były schody, a taki długi, ciemny korytarz, a nasze mieszkanie było na końcu tego korytarza i tam ciemno, choć mordę daj, ja tak idę, tam ciemno, dochodzę, wyjmuję z kieszeni klucz do zaczasku i w tym momencie czuję na plecach metalowy przedmiot, ręce do góry. No i oczywiście zrewidowano mnie, wyłoniło się dwóch oficerów, tam widzę już z tych wnęk, wyszło następnych dwóch, otworzyli mieszkanie i zaczęła się rewizja. Była to grupa składająca się z kilkunastu w sumie oficerów. I w tej grupie był między innymi i Kiszczak, bo to była grupa operacyjna z Warszawy, a z nią szef i zastępca szefa informacji dywizyjnej z Zamościa. I spod tego kredensu wyjęli panie redaktorze szarą teczkę. Tam były kalki maszynowe. Dwie maszyny do pisania były i prawie że non-stop były czynne w domu. Ale to kalki nowe. Wziął, zapalił światło, pod światło czyta. To były takie materiały, meldunki jak odezwa komunizmu, reakcją społeczną. Raport do Warszawy o aresztowaniach na terenie Lubina. Spisy oficerów informacji i coś tam jeszcze. To jakaś podświadomość kieruje człowiekiem. To nie rozsądek i nie jakieś emocje i nie wyrachowanie. Jak to się dzieje, ja nie wiem do dzisiejszego dnia. Momentalnie wyczułem moment, kiedy on mnie minął. Ja zerwałem się z tego krzesła do tych drzwi i pamiętam dzisiaj, jedną ręką za klamkę, drugą ręką odbezpieczyłem ten zaczask, wyskoczyłem na korytarz i trzasnąłem drzwiami. Ta ucieczka się powiodła, powiodła się jeszcze jedna. I tak przez 2 lata młody chłopak ukrywał się po lasach, stodołach, piwnicach, umykał po całej Polsce, aż w końcu oczywiście szczęście musiało się o niego odwrócić. Trafił w łapy informacji wojskowej, trafił do więzień, ale to już zupełnie inna historia. Słów jeszcze kilka o naszych najbliższych zamiarach. Jutro przed świtem wyruszamy na, mamy nadzieję, zamarznięte bagna z zamiarem odnalezienia powstańczego obozowiska. I oczywiście tego, co ziemia tam kryje. Do zobaczenia.